Witam wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie. Ja nazywam się Michał Bloch, jestem psychologiem, podcasterem i prowadzę taką markę, która nazywa się Jak rzucić etat i odzyskać wolność. W tym podcaście, ale też na tym kanale na YouTube, bo można nas i słuchać, i oglądać, zapraszam osoby, które zajmują się świadomie bądź mniej świadomie, ale jednak budowaniem swoich marek. Osoby, które być może miały historię zrzucania etatu. I zapraszam je do rozmowy o tym, jak to jest być poza taką standardową pracą, ale też podpytuję trochę o sposoby na budowanie marki. Niektórzy to robią w sposób przemyślany, strategiczny, zgodnie z planem. Niektórzy robią to totalnie autentycznie. Trochę nie wiem, jak jest, ale wydaje mi się, i o to zapytam mojego dzisiejszego gościa, że, że on buduje markę w sposób absolutnie naturalny, w pełni autentyczny. I w, tak, w taki też oto sposób przyciągnął mnie do, do siebie, bo zasubskrybowałem jego kanał na YouTubie, a nawet e, zrobiłem jeden z przepisów, które proponuję. E, moim gościem jest Mirosław Szołtysek. Dzień dobry, Panie Mirosławie. Bardzo dziękuję, Witam. że pan przyjął moje zaproszenie. Witam serdecznie. Też jestem zaskoczony, no ale trudno. Trzeba pracować. Jasne, ja mam nadzieję, że to nie będzie no ta nasza rozmowa miała takiego wymiaru pracowego. Mam nadzieję, że po prostu sobie miło pogadamy. No i w związku z tym pytanie, bo tak jak już wspomniałem na początku, mi się wydaje, że pan to robi totalnie autentycznie. Pokazuje pan e, i śląską kulturę, ale też kawałek swojego domu, kawałek swojej kuchni. E, I ja to czytam, że to jest po prostu takie bardzo, bardzo po ludzku e, i osobiście moim zdaniem jest, myślę, że to jest świetny pomysł, jeżeli tak jest, bo. Ludzie w takim świecie wyidealizowanym, szczególnie takim instagramowym, jak to się mówi. To, to jest trochę już się tak jakby przyjadło. Szukamy pra pewnej prawdy, szukamy takiej autentyczności. Ja tą autentyczność absolutnie zauważam. I, i, i od pana kupuję w cudzysłowie. No, ale to mój, mój czas to też jest, też jest coś, czym ja płacę. Hmm? No, może powiem tak, skąd się to wszystko wzięło? No, trzeba przede wszystkim wrócić do, do tego, co robię na co dzień. Na co dzień jestem śląskim artystą estradowym. Już od 35 lat zawodowo pracuję, ale trzeba jeszcze wrócić do czegoś wcześniej, bo od 9 roku życia już mnie interesowała estrada. Już mnie to gdzieś ciągło, już coś się tam między tym działo. Czyli to był taki już impuls tego, co co jest moim marzeniem. No, ktoś powiedział tak pięknie kiedyś, że na marzeniach świat jest zbudowany, jest okej, okay, wszystko, ale jeszcze te marzenia trzeba realizować. Więc skoro, tak sobie pomyślałem, skoro mój głos w jaki sposób, mówimy o estradzie, podoba się tym, którzy, którzy tego słuchają, no to nie mogę i zostałem obdarzony Jakimś tam talentem, może nie jakimś tam, ale tak skromnie powiem, no to nie mogę go zakopać do ziemi głęboko, tylko muszę się z nim dzielić. I tak się rozpoczynała moja, rozpoczęła moja estrada, ale wcześniej pracowałem 20 lat ciężko na stalowni w hucie. Wiem, co to jest ciężka robota. Pracowałem w ruchu czterobrygadowym. Na przykład po nocce człowiek przyszedł spać, a po południu jechał na koncert i z koncertu na nocka. Ale przyszedł taki moment w moim życiu, że zrozumiałem dokładnie to, że nie można służyć dwóm panom równocześnie. Więc wybrałem Jedno, wybrałem Estradę. Czyli dla mnie Estrada to nie jest tylko wyjście, zaśpiewanie piosenki. Dla mnie Estrada to jest rodzinne spotkanie z przypadkowymi ludźmi, którzy w pewnym momencie tworzą niesamowitą atmosferę, wręcz rodzinną. Dla mnie estrada to przekaz moich utworów, a przede wszystkim moich tekstów piosenek i ci ta publiczność, bije to w tą publiczność i w tym momencie ona rozumiejąc teksty tych piosenek, to przesłanie oddzięcza się burzom oklasków. To buduje, ale przez lata jeszcze jednej rzeczy nie potrafiłem zrozumieć. Dlaczego, jeśli chodzi o estrada, robią jedni tak, a drudzy robią tak. Co robią, co robią tutaj źle? Okazuje się, proszę mi wierzyć, że nic nie robią źle. Publiczność kupuje y, moją osobę jako jako normalnego, autentycznego człowieka, który swój Godzinny koncert to jego praca, tam jest jego przekaz, potem schodzi ze sceny, nie ucieka do limuzyny, do domu, nie odprowadza go gdzieś dwudziestu ochraniarzy, wręcz przeciwnie, idzie do tej publiczności, rozmawia z nimi, jest ona różno, czasami jest ktoś bardzo wesoły w tym momencie, trzeba go tak samo potraktować, bo... Bo to święto i ma do tego prawo, bo jakby się rano obudził, abych potraktował go inaczej, to by powiedział: O, ten szołtysek to jednak nie jest taki, jak się o nim mówi, albo jak on mówi o sobie. I teraz wskakujemy w to media społecznościowe. To jest ciekawe. Mam w domu takie małe krzesełko, u nas się to nazywa ryczka. I siedza się na tej ryczce i myśla. No przecież, jeżeli ten YouTube się tak rozwijał, to okazuje się, że po tej drugiej stronie, bo ja w tym nigdy nie siedział w tych mediach społecznościowych, mnie to nigdy tak, aż tak nie interesowało, to przecież po drugiej stronie to nie są roboty, to są ludzie. I kiedy wrzuciłem pierwszy filmik, ten kulinarny, a tak nie miało być w ogóle. Bo poprosiła moja córka, żeby mi otwarła kanał YouTube, żeby wstawiać tam pewne rzeczy koncertowe, jakieś wywiady i tak dalej. Ale koncerty były, imprezy się odbywały, ale nikt nie miał, nie było możliwości, żeby to nakręcić. Mhm. Więc wymyśliłem sobie: to zróbmy ta Śląsko-Wodzionka. I ta Wodzionka otwarła drzwi <gry> w tej chwili tak szeroko, że jestem z tego naprawdę dumny, nie spodziewałem się tego, że aż tak to pójdzie. A przede wszystkim jestem dumny z tego co e, ci co oglądają, co oni piszą. Panie już Pan nie musi i coś w tym jest. Już Pan nie musi gotować, ale gadaj Pan. I tu jest ta autentyczność. Może tym tutaj wygrałem, bo przecież gotujących na YouTubie jest multum ludzi. E, a tu chyba gro coś innego. Ta, no nie, trudno mi o sobie mówić, ale wiem, jaki jest. Prosto, zwięźle i na temat. Podobo się? No to się podoba. Nie podoba się? To proszę w ogóle tu nie wchodzić. Jak patrzę na telewizor, a nie podoba mi się jakoś kanał telewizyjny, to nie dyskutuję na, na, na temat tego kanału. Po prostu go omijam szerokim łukiem i, i patrzę na to, co, co mnie interesuje. Ale żech się rozgodał. Postaram się trochę zebrać. Czyli tak, e, faktycznie rzucił pan etat dla estrady, e, bo jak, jak, jak słyszeliśmy, pracował pan ciężko, też fizycznie, e, ale ten jeden pan, tak, tak, tak pan to nazwał, e, dla tego jednego pana, żeby pracować to dla siebie, gdzie okazało na, na stradzie. Jest Pan na tej stracie 30, od ponad 30 lat i tak by się można było spodziewać, że jako artysta to w tej pandemii, nie, w tym pierwszym lockdownie to był taki dobry dobry czas, żeby, żeby ten kanał otworzyć, jednak coś spowodowało, że trochę później się to pojawiło i faktycznie ten Sukces, bo ja to absolutnie nazywam sukcesem. Też możemy sobie oglądać różne kanały. Niektórzy mają milion subskrypcji. Tak naprawdę, kilka tysięcy osób w społeczności to jest ogrom ludzi, którzy pozwalają większości marek też funkcjonować, też w takim aspekcie zawodowym. Więc, jak ktoś mnie pyta, czy budowanie marki, to chodzi, żeby tam cisnąć na setki tysięcy, na miliony tam wyświetleń, subskrypcji, to, to zdecydowanie mniejsza społeczność jest potrzebna, żeby funkcjonować. Dlatego te subskrypcje, te subskrypcje mnie jak najbardziej cieszą, bo w tak krótkim czasie tyle tego jest, że, że głowa boli. Mnie to naprawdę cieszy, ale mój cel na YouTubie jest inny. Jest, moim celem jest propagowanie mojej kultury nie tylko od strony estrady, bo to już jest ale również tej kulinarnej. I się okazuje, że z racji tego, że reprezentuję śląsk, a ślązacy, jak i wszyscy są rozproszeni po całym świecie. I oni mi dzisiaj dziękują za przypomnienie, bo mama nie żyje, yy, babcia nie żyje, już zapomnieli, jak, jak się to robiło. I nagle jest ktoś, kto im o tym przypominał. Dla mnie ten kanał YouTube to ma być stworzenie fajnych ludzi, z którymi można podyskutować. Z jednymi się można zgodzić, z drugimi się można nie zgodzić, ale nie jest to takie jakieś niefajne, tylko potrafimy iść na jakiś kompromis. Mało tego, nie jestem alfą i omegą i ja na tym YouTubie też się uczę od innych, bo jeśli ja robię jakiś przepis, a ktoś mówi, a my jeszcze dajemy do tego, tego i tego, to proszę mi wierzyć, też tak próbuję robić. I mój cel na tym youtubie to nie miliony subskrypcji i w ogóle co się tam dzieje, nie wiem, bo nie wchodzę w to dalej. Mnie interesuje to, żeby, żeby zaszczepić to piękno kultury, mojej kultury, wszystkim tym, którzy, których zdążyłem tym ich zarazić zainteresować. Bo. Jeszcze wracam do jednej rzeczy. E, Jeśli chodzi o moja kulturę, to e, ja nie jestem żadnym fanatykiem, bo najgorzej być fanatykiem i po prostu na tym się kończy. E, ta śląskość jest nieodzownym elementem w moim życiu. Ona współgro w, z moim życiem na co dzień. Kiedy wychodzę, reprezentuję mój region, mój kraj, bo przecież koncertuję i w świecie. E, to jeśli chodzi o mój region, każde wypowiedziane słowo na estradzie to moja wielka odpowiedzialność za reprezentowanie mojego regionu. Więc nie wciskam nikomu tak zwanego kita, yy, tak ma być, tylko delikatnie o tym pięknie yy, yy, rozmawiam i dlatego wtedy po tych koncertach ta publiczność przychodzi i mówi, gadaj pan jeszcze, to takie fajne, a gadaj panie, i tu już jest ten sukces. No właśnie, co jest takim. Um... Tą taką dźwignią sukcesu, niektórzy mówią, że to, to da się jakoś wypreparować. Ja mówię, że to jest właśnie ta autentyczność, ten sposób też właśnie wypowiedzi, to jak się mówi, to ma się albo, albo ma się to wykreowane i to jest taka maska, fasada, albo ma się to absolutnie naturalne. I ja u pana właśnie kupuję totalnie tą taką piękną autentyczność, takie zaproszenie właśnie do, do swojej kuchni, pokazanie kawałka tej, tej śląskiej kultury, też gwary. Które. no, ja jestem, ja jestem z Warszawy, pochodzę, a teraz mieszkam na Kaszubach. Ja się przeprowadziłem. Tutaj też jest kultura, którą Pacz. dopiero poznaję. Natomiast część mojej rodziny jest ze Śląska i, i to jest tak, że y, Pana kanałem ja nie odkryłem faktu istnienia chociażby wodzionki, bo ją wcześniej już jadłem. Tak. Ale, tak jak Pan mówi, być może to jest kwestia też takiego pewnego przypomnienia, albo właśnie nadania temu, te, tej prostej, skądinąd potrawie, tej nowej wartości, ponieważ osoba, która do niej zaprasza, niesie ze sobą właśnie ten przekaz, właśnie to, to gadanie, to, to, tą całą taką otoczkę, bo to nie, nie jest tylko kwestia przepisu. To jest kwestia tej osoby, która ten przepis pokazuje. To jest kwestia właśnie jakichś wartości, które się niesie. I ja to, ja to totalnie kupuję. Szczególnie, że to wygląda bardzo, bardzo autentycznie. Chociaż z drugiej strony, jak popatrzysz na to, to jest to też robione profesjonalnie. Pojawił się hashtag, jak to wonio, więc jest to, jest to też robione tak, jak powinno się no, to robić. Ale fajne, fajne jest to, że właśnie uznajmy, że mówimy o publiczności w internecie, że ta publiczność, ci, którzy piszą, oni. Wy... Oni mnie podchwycili to słowo, które często używam przy, przy, przy tych kulinarnych rzeczach, jak to włonią. I, I to oni sprowokowali to, że dziś tym to hasło ma sens i, i jest rozpoznawalne i to jest fajne. Ja powiem inaczej, wracając do estrady. Ci, co stoją przed sceną, do których ja przemawiam, oni się nie dają oszukać. Oni momentalnie wiedzą, co to jest ściema, kto jest autentyczny, a kto tylko patrzy na zegarek, żeby ta godzina szybko minęła, faktura do domu albo na następny. Nie. Ja by to powiedzieć, moim celem wypisanie faktury musza, bo to jest moja praca zawodowa. Ja muszę z czegoś żyć. To jest logiczne, normalne. Ale moim celem i mój zespół też to wie: jest zrobienie tak pięknej roboty wśród tych tysiąca setek ludzi, żeby po sobie nie pozostała tylko faktura, ale piękno, o którym jeszcze się mówi przez parę dobrych miesięcy, a po paru latach znowu się zaprasza tego artystę. Żeby pokazał to, czym żyło dane miasto, czy dana wioska parę lat temu. I to jest to piękno. Pozostawienie po sobie coś fajnego. Bo każdy człowiek posiada w sobie dobro. Jeśli ktoś mówi nie, ja nie jestem dobry, nie, nie, to znaczy się, że nie spotkał jeszcze na swojej drodze kogoś, kto go chyci za ramię i mu powiedz człowieku. Ty jesteś dobry, tylko musisz to dobro wyzwolić z siebie. Proszę mi wierzyć, na estradzie ja wychodziłem tylko zaśpiewać piosenki. Ja nie potrafiłem powiedzieć dzień dobry, dziękuję, bo miałem od tego kumpla, kumpla który to za mnie wszystko robił. Ale w momencie, kiedy kumpl powiedział, że idzie do innej pracy, zostałem sam. I tu odniosłem sukces i wiem o tym doskonale. Zacząłem mówić do tych ludzi. Jedne zdanie, drugie, trzecie, czwarte, burza oklasków, radość. Mówię, Boże kochany, przecież to takie proste, tylko trzeba chcieć. A w dzisiejszym świecie trzeba jeszcze bardziej chcieć, bo idziemy do przodu, Uciek to wszystko no, uciekło spod rąk, spod nóg. Za chwilę wodzionka będziemy kupować w paczkach takich malutkich, i no wypijemy, otworzymy paczka, i, i też to będzie się nazywało wodzionka. Dlatego trzymmy te swoje tradycje, swoje kultury, czy to Kaszubsk, kaszubi, czy górale, czy ślązacy, czy wielkopolanie. A jak ktoś nie ma. Tradycji, kultury w swoim danym mieście, dołączcie do innej, spróbujcie się nią zapoznać. Nie jest tylko jedna kultura na Śląsku, czyli śląska. Skoro ja koncertuję po całej Polsce i tam nie ma ślązaków na koncertach, więc coś w tym jest. Jakiś magnes jest. Dla mnie magnesem jest człowiek. To jest dla mnie największa wartość. Panie Mirku, mam takie pytanie trochę skręcające w stronę takiej praktycznej części prowadzenia kanału. To proszę sprawdzić, czy to jest OK, żeby odpowiedzieć. Bo pomyślałem sobie tak, bo kanał jakby wystrzelił, o ile można tak powiedzieć, ale wydaje mi się, że tak jest. To jest duży sukces, taki dynamiczny rozwój. W związku z przepisami, które pan, pan pokazuje, czy to się jakoś przekłada na tą pracę artystyczną? W sensie, czy ten zasięg, który pan buduje, przekłada się na zwiększone zainteresowanie? Bo wiem, że Pan ma jakąś współpracę chyba z firmą, która przyprawy różne, nie? No bo pokazuje pan tą firmę, nie. Ale czy ciekawie się, czy już to się przekłada na tą działalność stradową, sceniczną, czy jakoś tutaj ktoś pana odkrył, bo właśnie zobaczył na YouTube. Tak, tak się zastanawiam, czy to już miało miejsce, bo to, już... że to będzie miało miejsce, to jestem pewny, tylko ciekawe... Już... Nie... już Panu na to odpowiadam. Wielu ludzi nie, wie, nie wiedziało, co, co robię zawodowo. Nie wiedziało, że śpiewą, że koncertuję i tak dalej. Wielu ludzi. Druga część ludzi nigdy, znając mnie dobrze, nie wiedziała, że potrafię też ugotować. I tu jest teraz to piękne. Ci, którzy przyszli, nie znając mnie, to co robię, na, jeśli chodzi o estrada, momentalnie wskoczyli na YouTube'a i zaczęli szukać, i widzą mnie w tym, co robię na co dzień, w tym, co żyję. A ci, którzy znają mnie z estrady, zaczęli szukać moich kulinarii. No, no to jest piękne. Jak się to połączy razem, to jest nas więcej. A o to nam powinno chodzić. No tak, tutaj pojawia się tak, to tak jakby to się pewnie w marketingu trzeba nazwać, że to jest nowy kanał, i w tym kanale pojawiają się nowi odbiorcy, ale też ci aktualni, tam fani, subskrybenci, obserwujący, różnie się nazywa, ale tu chodzi o, o, po prostu o społeczność, też mogą zobaczyć jakiś kawałek pana poza, poza stradą, a to też buduje relacje, to też zbliża. Dlatego ja o to dbam, że ten kanał mógł być takim kanałem rodzinnym. Nie tylko ugotowanie albo pokazanie pewnej potrawy, ale ja też mam pewne z tym, że tak powiem, takie jakieś fajne rzeczy. Takie scenki rodzajowe, na przykład, że jak robiło się wodzionka, to zabajtla pamiętam, że jeszcze zrobiły kto czy tamto. Jak się robiło tak zwane nudle, czyli makaron swojski, nie? to zawsze pamiętam, jak mama jego wieszała na, 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 na stole, żeby on się wysuszył, to nożem się kroiło, tak? Taki kawałek na piec się upiekło, I o tym mówię. I, I ci ludzie robili to samo. Tylko oni już o tym zapomnieli. I to przypomnienie buduje naprawdę, naprawdę fajną rzecz. Jeszcze raz powtarzam: po drugiej stronie to nie roboty, to po prostu ludzie. Chciałbym pana zaprosić do, takiego, do takiej odezwy, do takiego pewnego orędzia, bo ja sobie tak wyobrażam, że mojego kanału słuchają czy oglądają takie osoby, które zastanawiają się, czy właśnie. Odejść od pracy etatowej, robić coś swojego, tam, gdzie można bardziej się autentycznie wyrazić. I, I najczęściej proszę moich gości o to, żeby powiedzieli coś do tych ludzi, do tych, którzy się zastanawiają, czy praca etatowa albo na przykład nieszczęśliwi są na tym etacie, czują, że to nie jest to. Yy, I mogliby widzą, że mogliby robić coś innego. Bo tam narzekać na etat, to myślę, że dużo osób narzeka, ale też część z nich po prostu też ma coś fajnego takiego, ale nie wiem, jakoś jeszcze nie wyszła z tym do ludzi. Co by pan mógł im powiedzieć, poradzić? Ja powiem tak. Kiedy podjęła decyzja, żeby położyć papiery na stół, czyli zwolnienie z huty, w których pracowałem, to była taka decyzja albo robię to, co mnie cieszy, albo nie robię nic, bo jak ja mam robić coś, co mnie męczy, no to dziękuję. Ta huta dla mnie była tylko i wyłącznie hmm, dlatego że po szkole trzeba było pracować trzeba było iść, iść do roboty a w moim przypadku trzeba było iść do roboty bo tylko tata pracował mama dbała o dom więc trzeba było tej mamie i rodzinie pomóc więc poszedłem do tej roboty ale te 20 lat szybko minęło podjął decyzję nie koniec położył papiery przyszedł do domu Byłem bez roboty, a to był w czasie, kiedy o ta robota było trudno. Kupiłem się paczka fajek, zrobiłem się kawa. Pamiętam pierwszy rachunek za komórka to 1500 zł. To był rok 99. 1500 zł za komórka. To ile ludzie zarabiali w hutach i no to nie ma o czym mówić. Siadłem się i powiedziałem tak, ratuj się, kto może. Wziąłem za ta zaczął zacząłem wydzwaniać. I proszę mi wierzyć, kochani, w pierwszym roku zagrałem 110 koncertów. Dostałem takie, tak w skrzydła mnie poniosło, że mówię, Boże, kochany, szkoda mi tych 20 lat, ale skoro mi dałeś jeszcze to, co mam do wykorzystania, to wykorzystam go na maksa. Więc jeżeli... Jeżeli macie w sobie talent, jeżeli macie jakoś smykałka w sobie, i to was bardzo ciągnie, a robicie coś innego, podejmujcie jak najszybciej decyzja. Koniec, przeskakuje. Początki mogą być ciężkie, ale już nie pójdziecie do tej roboty ciężko, pójdziecie z radością, będziecie w tej robocie kopać, kombinować tak, żeby iść do góry, a nie będziecie się nigdy cofać. Więc moim zdaniem trzeba podjąć decyzję. Nie biorę się za to i jestem szczęśliwy. No właśnie, takie, takie słowa też motywują. Myślę, że, że część osób weźmie sobie je do, je do serca. Jakie ma Pan plany w ogóle jako marka osobista w kontekście i kanału na YouTube i, i, i występów estradowych? Może Pan zdradzić. Co, co przed pana Marką teraz? Cały czas się coś dzieje. Tu nie ma dnia, żeby jeden telefon nie zmienił całego dnia, ale jaki on będzie i od kogo on będzie, ja tego nie wiem. W każdym razie, dla mnie najważniejsze jest to, żeby. Cały czas pracować wśród ludzi. Niech Pan pamięta jedno. Ja nie pracuję tylko wypisując faktury. Ja jadę w Polskę na koncerty, gdzie trzeba komuś pomóc. Ktoś potrzebuje pomocy. Wtedy mówię do mojego zespołu: Słuchajcie, jest SOS. Gdzie? W Bydgoszczy. Jedziemy. Wracamy. Zmęczenie. Totalne, ale za jakiś czas dowiadujmy się, że ten cel stał się po prostu radością danej osoby lub danej rodziny. Znowu jesteśmy wzmocnieni i idziemy do roboty, więc cały czas się coś, cały czas się coś dzieje. Tu na YouTubie nie chcę opuszczać tych ludzi, bo to się tak pięknie rozwinęło wszystko, że... że, że Znajdujemy wspólny język. Zresztą nasze dzisiejsze spotkanie to już też o czym, o czym świadczy. Mnie to nawet przewyższyło, bo nie wiedziałem, nawet jak się po cichu nie pomyślał, że, tak, że to tak fajnie pójdzie. Najważniejsze jest to, żeby być razem. Obojętnie co robimy, kiedy robimy i do kogo robimy. Powiem tak. Moje dzieci są po lewej stronie, gdzieś tam chodzą. Moja żona jest naprzeciw mnie gdzieś tam chodzi. I ja rozmawiam z kim innym. I każdy ma jakieś tam zajęcie. Ale proszę mi wierzyć, że mimo iż jesteśmy rozproszeni po jakiś tam w jakichś tam odległościach, cały czas jesteśmy razem. I to jest to piękno. Gdyby tego nie było, nie byłoby nic. Nie byłoby estrady, nie byłoby rodziny, nie byłoby YouTube'a, nie byłoby tego kopa, tej radości, że nie kuja metal, ale rozmawią z fajnymi, ciekawymi ludźmi. Myślę, że warto podkreślić, że w tym, co Pan mówi, jest taka duża misyjność też, że to nie jest, że to nie jest praca, to nie jest to mechaniczne wykonywanie, ale właśnie, że robi się coś dla innych. To jest pewien. Taki, właśnie Taka działalność misyjna, dawanie czegoś z siebie, która też powoduje, że, że marka zyskuje, że do marki ludzie się zbliżają, chcą, chcą jej ufać, i myślę, że to jest też wielka odpowiedzialność, ale też wielki dar, który dostajemy, że ktoś przychodząc do nas powierza jakiś kawałek swojego czasu, czasem się czymś dzieli z nami. Myślę, że w tym jest piękna wartość, której Bo się warto nie da po prostu to... przeliczyć na pieniądze. Nie? Dokładnie. Nie, nie, wszystko, nie wszystko nawet trzeba przenieść na pieniądze. Lecz mam różne sytuacje. Przychodzą ludzie, pytają. Wie pan, a pan w tym tekście piosenki, pan uczknął kawałek mojego życia. No skąd o tym miałem wiedzieć? To jest niesamowite, co pan zrobił. Wie pan, to zmieniło moje życie. Byłem, byłam w takiej, w taki, na takiej huśtawce. I jak i przez przypadek jadę w radiu, słucham tej piosenki, wsłuchuję się w tekst i mówię, Boże kochany, jak to jest wszystko proste. P czy Pan jest świadomy tego, że Pan zmienił moje życie? Ja takich meli mam dużo. Naprawdę mam dużo. Co jeszcze więcej chcieć? Mam nadzieję, że jak mi się samochód w Toruniu zepsuje, to wejdę na ulicę, a mnie ktoś rozpozna i mi też pomoże. To jasne, jasne. Tak myślę, że serce rośnie, jak się, jak się taki, taki przekaz słyszy, że nasza. Twórczość, nasza działalność jakby niesie się poza nasze wyobrażenie nie? i komuś to pomaga, to to jest naj, największy dar. Mi jest trochę łatwiej, bo ja też pracuję jako psycholog, więc jakby ta, ta pomoc jest taka już jakby w tej konwencji, ale też jest to <coughs> bardzo ciekawe, że są marki, które po prostu, no, można powiedzieć, no, tam działalność stradować śpiewanie piosenek, ale to spłyca bardzo, jaki tam jest impakt, jak można Oddziaływać też na ludzi, więc myślę, że to, to też jest takie zachęcające, żeby jednak pokazać jakiś kawałek siebie, robić coś swojego, bo to, jeżeli robimy to szczerze i z, i z pasją, i z misją, to, to znajdzie swoich, swoich odbiorców. Momentalnie, momentalnie. Tylko y, y, ta szczerość i, i, i naturalność y, w moim przypadku y, hmm, jest jeszcze czymś poprzedzona. Bo proszę pamiętać, że każdy koncert to inna publiczność. To inna publiczność. Nigdy nie miałem koncertu ze scenariuszem. Hm, to jest ciekawe. Mam koncert o 17, więc on się rozpoczyna, ale co na tym koncercie powiem? Proszę mi wierzyć, nigdy się do tego nie przygotowuję, bo każdy koncert ma inną publiczność. Yy, yy, każdy człowiek wygląda inaczej, każdy człowiek yy, yy, inaczej reaguje. Więc co robię? Zdradzę coś. Przyjeżdżam na koncert i, i tak z daleka obserwuję tych, którzy czekają na ten koncert. No i w tym momencie wiem, co dziś mam robić. Wiem, jak do nich przemówić. Rozglądam się, czy nie są czasem dzieci. Bo to jest bardzo, bardzo ważne. Jaki jest przedział wiekowy. Nikt o tym nie wie. Ja sobie tylko chodzę, ale moje myśli pracują. I wtedy wychodzę na estrada i mówię: Drodzy Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie, ale mam do Państwa pytanie: po coście tu przyszli? Kontrowersyjne, nie? Oni patrzą: po co my tu przyszli? Kochani, nie wstydźmy się jeden drugiego. Nie wstydźmy się dźwignąć rączki do góry i zaklaskać. Nie patrzcie, czy nas wyśmieje sąsiad, czy sąsiadka. Wykorzystajmy ten czas, który jest przeznaczony dla nas i zobaczycie, jak będzie pięknie. Zapraszam w tym momencie do uczestnictwa w takim koncercie, a najpiękniejszy jest ten finał, bo może na początku iść ciężko, ale po tym jak jest finał, już nie idzie skończyć, a trzeba jechać dalej. Bardzo panu dziękuję, panie Mirku, za, za podzielenie się e, swoim podejściem też do, e, do działalności estradowej, też do, do, do przede wszystkim do pracy z ludźmi, bo, bo chyba to jest taki główny wydźwięk e, tak naprawdę tego, o czym żeśmy rozmawiali. E, e, oczywiście e, zapraszam do e, nie tylko subskrybowania tego kanału, ale też sprawdźcie kanał P Pana Mirka, tam e, dużo kultury śląskiej, śląskie przepisy i pewnie e, nowe rzeczy, które jeszcze się pojawią, ale też oczywiście zapraszamy do sprawdzenia płyt i koncertów e, Pana Mirka Szołtyska, e, który dzisiaj był moim gościem, bardzo serdecznie Panu dziękuję i to był dla mnie zaszczyt, e, że się Pan zgodził <grym> podzielić kawałkiem Swojej historii, o swojej marce osobistej. Ja dziękuję również serdecznie za to miłe zaproszenie, za ten czas, żeby obydwa znaleźli ten czas, żeby ze sobą porozmawiać i podzielić się tym wszystkim z innymi. Może na końcu powiem takie słowa. Darmo dostałeś w życiu, to spróbuj to też darmo ofiarować, a zobaczysz, jak się Twoje życie szybko zmieni. Nie mów o człowieku źle, którego widzisz na ulicy. Powiedz o nim swoje zdanie wtedy, kiedy go poznasz. Bo niejednokrotnie możesz się pomylić i skrzywdzić tego człowieka i samego siebie. Więc jeszcze raz powtarzam: bądźmy razem, żyjemy na tej samej planecie, żyjemy w tym pięknym kraju. Bądźmy razem, rozpoznawajmy się na chodnikach, w sklepach, w marketach. E, podejdźmy do siebie, jeżeli ktoś jest rozpoznawalny. Wie Pan co, wie Pani co, cieszę się, że Pana spotkałem, to i tak, przecież ja w swoim życiu spotkałem święty pamięci Krzysia Krawczyka, który y, był dla mnie tak fantastyczny i mówi mi, wiesz co Mirek, ja Ci pokażę, jak się likwiduje podbródek w telewizji, żeby nie był taki, o, taki, nie. Mówię, Panie Krzysztofie, jak się to robi? Mirek, kopiowy ołówek, zrobisz sobie parę takich kresek i zobaczysz, ja to zrobiłem, rzeczywiście działa. Święty pamięci Zbigniew Wodecki. no przecież ikona, fantastyczny człowiek, wokalista i w ogóle do dziś go słucham. Kochani, ale to są wszyscy ludzie, którzy przez całe swoje życie dawali piękny przekaz swojej osobowości, swojego dobra i tym zarażali ich pokolenia. Nic z sobą nie weźmiemy, tam meblościanek samochodów za miliardy nie potrzeba. Weźmiemy tylko sakiewkę dobra i to wystarczy, ale żeby ją mieć, to trzeba od dziś zacząć. Pozdrawiam. Bardzo serdecznie dziękuję. Zapraszamy Was też do komentowania. Dajcie znać, co o tym myślicie. Z pięknym tym przekazem kończymy ten odcinek podcastu i odcinek na YouTube, na kanale Jak Rzucicie etat. Bardzo dziękuję.